Witam wszystkich, lecimy dalej ze Spider-Manem. Misja Mistrz Iluzji. Aktywna. Główna, fabularna. Jeśli można wierzyć doniesieniom dochodzącym z Brooklynu, Spider-Mani stali się potężniejsi, niż byśmy tego chcieli. Magiczne portale, wagony metra znikające z torów. Wozy strażackie latające nocą po niebie, a w samym sercu akcji... Najpierw muszę się zmienić w Milesa. Rozejrzę się po terenie. Incognito. Nie widzę żadnych zbirów. Chcemy popatrzeć z bliska? Witam! Jestem Quentin Beck, mistrz iluzji. A to... jest Betsy, moja wspólniczka, oraz Cole, moja konsultantka. A to... nowa generacja rozrywki. Nie ma opcji. Znakomicie! Cole, odważny młodzieniec, gotów zobaczyć przyszłość na własne oczy. Czy ktoś jeszcze ma tyle śmiałości w sercu? Chodźcie, zapraszam, doświadczcie przyszłości! Na wprost jest pulpit. Po prostu idź dalej. Jeżeli dobrze się bawisz, znowu chyba jakaś misja skradankowa. Misteriów, które są rozsiane po całym mieście. Wstęp na razie darmowy. Dziękuję, Betsy. Na pewno to zrobi. Personalizujmy twoją rozrywkę. Patrząc na te obrazy, pomyśl o swojej przyszłości. O czym marzysz i śnisz. O tak, o takie dane nam chodzi. I gotowe. Nie wierzę! Udanej zabawy. Bez obaw, będę cię słuchał i obserwował. Jeżeli poczujesz się niekomfortowo, po prostu daj nam znać. Miłego spełniania marzeń. DJ. Niezłe. Aha, o kurczę. O, nieźle. Dobra, już łapię. Daję radę. Właśnie tak. To rozumiem. Dzieje się, ludzie. Ale muza czat. Pięknie. No, dajemy czadu.
Kurde, łatwo nie jest. I tak dalej, nawet jak ominąłeś. Ale fajne. Lee? Wow, jak to zrobiłem? Gdzie jest Lee? Czy to się w ogóle dzieje? Teraz walcz, później pomyślisz. Słyszysz mnie? Tak! Ale tu problemy! No coś ty! Przepraszam, ale nic nie widzimy. Możesz opisać, co się dzieje? Zawałem czadu w klubie! I nagle pojawiły się jakieś spiry, żeby spuścić płomot! O, rany! Ale chyba jesteś cały. Zdaję sobie radę! Mógłbyś wyciągnąć wtyczkę czy coś? To nie takie proste. Ale się staramy. Co oni i demony tu robią? Co się dzieje w mojej głowie? Nadal dajesz sobie radę? Ledwo! Bądź dzielny! To tylko chwilka! Kurczę, chciałem energię wziąć, co? Dobra, pora spadać. Co się w ogóle dzieje? Jesteś cały? Tak. Bardzo przepraszam. Dowiemy się, jak do tego doszło. Ale na razie... Miles!
No więc, co to było? O! Rozrywka przyszłości zawiera jeszcze kilka błędów. Cześć, Pit. Fajna kurtka. No i buty, naprawdę zarąbiste. W sumie to wszystko super. Hej, Miles. Ganki? O, chłopaki, to mój przyjaciel Harry. Niedawno wrócił z zagranicy i otwiera tu nową fundację badawczą. Chyba my otwieramy nową fundację badawczą. Cześć, miło mi. Nowa praca. Znajdziesz czas na korki? Coś się wymyśli. Idziemy? Właściwie tamta atrakcja trochę mnie zmęczyła. Spadamy? Okej. Miło było cię poznać. Ciebie też. W porządku? Tak. Wiesz co, złapiemy się później. Może zagadaj Milesa. Sprawdź, jak się ma. Jasne, zagadam. Okej. Wydawali się spoko. Szkoda, że przegapią najlepszy wieczór w życiu, a? Dobra, plan jest taki. Dziś robimy sobie wieczór najlepszych hitów naszego dzieciństwa. Na szczycie listy ulubione atrakcje każdego z nas. Oho, uwielbiałem to jako dzieciak. Fajnie było sobie tak polatać. Ale ty teraz mały. Na pewno wszyscy jesteśmy już zbyt wysocy. Czyżby? Bardzo zabawne. Tu świetnie gra wygląda. Fajnie to miasteczko zrobione. Kolory, kontrast, wszystko się rusza. Tak mogłyby gry wyglądać, z otwartym światem. Nie sądziłam, że będę cię przekonywać do wodnej ławki. To zupełnie inna grafika na przykład niż w Assassin's Creed. Taka kolorowa bardziej. Jak Uncharted. No chodź, królu wodnej ławki. Boisz się detronizacji? Zastanawiasz się czasem, czy to wszystko ma w ogóle sens? Przegląda człowiek w sociale tych wszystkich projektantów, licząc, że... Za tobą! Można biegać, dobra. Chyba wodnej ławki. Nic się nie bój, zagrzeje ci miejsce na tronie. Ale i go rozwalę! Harry chce porównać wasze umiejętności. Resztę parku zwiedzimy później. Masz rację. Ej, słyszałem to. Naprawdę każą nam tyle na to czekać? No i co? Ta ławka wcześniej była, tak? Szkoda, że mnie tam z wami nie ma. Przepraszam. Nie, nie transmitują meczu. No tutaj. Ej, Harry, chcesz tego chili doga, o którym wczoraj tak marzyłeś? Jest za wcześnie. Dziś wieczorem chcę pożreć tyle chili dogów, ile tylko zdołam. Jak mam stąd wyjść?
Super. Nie można. No co jest, zacięło się? Kurde, niezłe, no przecież to bzdura jest. Jak mam stąd wyjść? Gdzie mam spojrzeć? No nie mogę wyjść. Nie wiem, załadujemy jeszcze. Chyba zasejpowało tam przed tą misją. Dobra, plan jest. Jest taka. Dziś robimy sobie wieczór najlepszych hitów naszego dzieciństwa. Na szczycie listy ulubione atrakcje każdego z nas. I tak się składa, że zaczynamy od Pita. Czy to znaczy, że... Czyżby król wodnej ławki musiał bronić swego tronu? No, tutaj jest. Nie wiem. Jesteś na to gotowy. Zapraszam! Dobra, do dzieła. Chodźcie śmiało! Nie masz pojęcia, z kim zadzierasz. Powodzenia. Przyda ci się. Ej, Pete, dasz radę. Dobra, zawodnicy. Palce na spuście, wzrok na celu. I ruszyli. Wielki turniej Coney Island powrócił po 3 latach, a nasi dawni zawodnicy są w wyśmienitych nastrojach. Harry, co ty wyprawiasz? Rozpraszam cię. No ba. I to działa. O, nieładnie. Dawaj, Pete. Bierzesz jego stronę? O, nie wspieram oszustów. Mocne. Czekajcie! Nie chcecie nagrody? Nie, nie. Dzięki. To tylko jedna gra. Jeszcze cię dojadę. Nie do czekania. Aha, bo przegrałem. Co tu? Ile tych gier? I demon szybkości! Tak! Jak mogłem dać się na to namówić? Ach, czujesz ten zapach popcornu? Jak możesz myśleć teraz o jedzeniu? Znasz mnie! Mam wiele talentów! Jasne. Będzie żegał. Skoro zabawę z sokowirówką mamy już z głowy? Już zapomniałam, jakie to fajne. Zrobione. Kurczę, tyle minigier muszę zrobić. Ktoś tu musi być gotowy. Zaraz cię pokażę. Wiesz, że chcesz porzucać do kosza. Zium, zium, zium. Nie wiedziałam, że tak lubisz koszykówkę, Harry. Ostatnio mam tyle energii, że mogę wszystko. O, no proszę. I jest kolejna pieczątka. Wiecie, że czerwony barwnik 40 Uwaga. Jest bardzo szkodliwy, nie? Wyścigi delfinów? Może innym razem. Piramida nas wzywa. Wszystkie zrobimy. Opcjonalne atrakcje. A wszystkie. Podobno piramidy to najbardziej stabilna konstrukcja. Przekonajmy się. Znam kogoś, kto przewalił na piramidzie 20 baksów. Tak, tak.
To nie powinno być możliwe. I kolejna z głowy. Sprawdzimy, jak silna jest nasza miłość. No tak, demon szybkości główna. A wszystkie się zobaczy. Dzień dobry, ja w sprawie tego kredytu. Okej, idźcie potwierdzić swoją wielką miłość, a ja pójdę sam. Sprawdzę, jaki dziś ze mnie Kasanowa. Powodzenia! Wielka miłość? Zero presji. Co ta maszyna może nam powiedzieć? Na przykład, że powinniśmy razem zamieszkać? Albo, że teraz jest za dużo na głowie, żeby o tym myśleć? Ta, może. Wow, coś tu się nie zgadza. Co ten automat w ogóle sprawdza? Naszą temperaturę? Albo nasze pH? Wątpię, żeby była tak zaawansowana. Tutaj, teraz spróbujmy tego. Jeszcze tylko trzy. A może go karty? Z tobą za kółkiem? Podziękuję. Ruchy, gołąbeczki. Jeszcze cały park przed nami. Spokojnie, pomogę ci. Czy to? Tombstone? Co on tutaj robi? Chyba pracuje jako mechanik. I ratuje ludzi. Wielkie dzięki za pomoc. Mogło źle się skończyć. Może lepiej chodźmy obczaić kolejkę. Tombstone? Misterio? Ten park działa na byłych superzłoczyńców jak magnes. No. Chodźcie, wycieczka szlakiem wspomnień jeszcze się nie skończyła. Oczywiście, że inspiruje się miejscem, ale ogólnie... Widzieliście, jaką miał minę? Ale się wkurzył. Wow, normalnie Miles musi to zobaczyć. Hayley ma talent. Znakomite zastosowanie teorii koloru. Wygląda znajomo, ale i nowocześnie. No, no, ktoś tu wyniósł to i owoc z zajęć o sztuce. O cholera, moje spodnie, co jest? Serio, musimy wzmocnić. Czego pragnie twój ulubieniec? Kto? Dona? Niczego. To wygląda fajnie. Hej, Pete! To najlepsza noc w moim życiu. Hej, Harry! Zgadzam się! Chcę tu urządzić urodziny w tym roku. Nie sądziłem, że doczekam kolejnych. Będzie ich jeszcze wiele. Ale super! Ale jazda! Jeszcze nie. No to? Kto? Johna? Niczego. Nie wspominał. Ja naprawdę wciąż nie wierzę, że to twój szef. Muszę coś przywalić. W końcu! Przywalmy hydrom! Ta, do dzieła! Jeszcze raz. No dobra, hydry. Wyłaźcie, wyłaźcie, gdziekolwiek jesteście. Stary! Trochę przesada. Mam cię. No co? To nie świnki. Przecież nie zagrożę, że zdmuchnę im dom. A pomyślałeś o tym, żeby, no nie wiem, darować sobie? Nie, ale dzięki za uwagę. Tak! A masz, kopia, hydro! Hej, MJ, w porządku? Tak, dzięki! Tak, MJ, pokaż im siłę przeciwstawnych kciuków! Potrzebowałam tego. To czyją twarz widziała? 40 zrobiła. Klasyczne przeniesienie. Totalnie Johna, prawda? O, jeszcze jedna i mamy nagrodę. Sorry, śpieszy mi się. Nie sądziłam, że demon szybkości tak mnie ucieszy. Przepraszam. Czy to nie obłęd, że w innym wszechświecie by mnie tu z wami nie było? Tak, po prostu. Pewnie bym nie żył. Albo wciąż był chory.
albo... Na szczęście to najlepsza linia czasowa. Poważnie. Wszystko gra? To wspaniały wieczór. Fajnie, że tu jest. Że ja tu jestem. No nie. To może być dobre. Jakie to uczucie? Jest dziwnie wysoko. Czy pytasz o bycie przystojnym, albo czarującym? O bycie Peterem. Bycie Peterem jest spoko. Oboje potrzebujemy więcej takich wieczorów. Tak, zawsze tak mówimy, ale... Tym razem na mały palec. Znaczy, nie teraz. Za wysoko. Dobra, odroczona obietnica na mały palec. Yeah! O to chodziło. Całkiem niezły relaks. Tak czy siak. No nie. Skutkiem ubocznym terapii może być rzucanie oklepanymi tekstami. To akurat efekt przebywania z tobą. Uuu, trafiony! Tęskniłem za to. To może ten plusz? Naprawdę popracowali nad gadżetami. Zmieści się w torebce. Co się o maszynę miłości? Serio? O, nagranie to na kanał. Możemy skleić filmiko ludzie, którzy poznają swoje miłosne... Tylko okulary? Co jest? Dobra. Sprzedawać, potykając się o pluszaki? To coś kup? Się sypie. To twarzy ci pin. To czemu? Wiecie, że nigdy tego nie zdejmę, nie? Zamierzasz przyjść w tym do biura? Współwłaściciel pozwala. Nie rdzewieło? Za stara na wszystkich. O, Rety, ani trochę się tu nie zmieniło. No, wszystko jest nieco zużyte, ale endorfin to wygląda fajnie. Chodźcie, usiądziemy z przodu. Panie przodem. Mój dżentelmen. Wszystko git? Denerwuję się. Będzie dobrze. Kto by pomyślał, że osoba, której Harry oddał nagrodę, siądzie obok niego podczas przejażdżki? To byłaby naprawdę urocza historia. Powiemy jej? O czym? A o czym wy tam szepczecie? Tylko przypominam MJ, żeby nie wystawiała rąk poza wagonik. No i co, do końca dojadą? Czy muszę wyjść? Dobra. No nie? Potrzebowałam tego. Nieustraszony przywódco, co teraz? O, stacja! Oczekaj naszego wieczoru. Tak zwany siłacz. Ciebie, stary! Nigdy nie trafiłem w ten dzwon, ale wciąż marzyłem. Ciągle wracałem. Teraz ci się uda! Z twojej prawej! Chyba pójdę zobaczyć, czy ten automat z fantami nadal wymaga takiej finezji. Idziecie? Za chwilę dołączymy. Dobrze, że się spełnia. No. Wyławia fanty z maszyny? Jakie kwestie mają? Fantastycznie, no, rozmawiają. Pomagając innym.
Twoja książka na pewno pomogła wielu ludziom. Zawsze jesteś optymistą, co? W sumie lepiej tak. Nie do wiary. Na automacie jest to nowy rekord. Nie mogłem go przebić. Strasznie. O, zamknęli dom strachu. Ocaleni przez REM. Patrzcie na kolejkę do domu. No dopiero, no, zły młodzieniec. Jak ustawimy się teraz, spędzimy tu całą noc. Kto gra pierwszy? Pete, dawaj! Pięknie! Ostrożnie, nie zrób sobie krzywdy. Jedyne, co może tu ucierpieć, to twoja duma. Chłopcy, chłopcy, bez dąsu. Kurde, niezłe. Sorry. Co? Okej. To chyba faktycznie mój rok. Harry, to było nieoczekiwane. No, nie mam pojęcia, jak to zrobiłem. Okej, okay, a co powiecie na coś bardziej spokojnego? Kolejka do diabelskiego młynu jest krótsza. Hej, teraz wy nieco się pomigdalcie, a ja może załapię się na kilka jednorożców. Wyglądasz na szczęśliwego. To zabawne. Harry dostał drugą szansę, ale czuję, że ja też ją dostałem. Będzie z was genialny zespół. Biugul coś wrzuciło. Czy jesteś na pierwszej stronie? Będziesz redaktorką. Mogłem wziąć szampana. Łowcy, skorpiony i eksplozje, ojej. Johna wybrał artykuł nowego. Oh, MJ, ja... Ma już 5000 wyświetleń. Muszę napisać coś innego. Jakoś go przekonać. Hej, coś wymyślisz. Jak zawsze. I hej, gdybyś potrzebowała pomocy Spidermana z sąsiedztwa, to z nas też byłby niezły zespół. Choć nie zawsze pamiętam o szampanie. Nadrobimy. No, przegadana misja, trochę miłości. No, zaczyna się akcja. Zjeżdżać! Pilnować Tombstone'a. Teraz polujecie? Misterio? Doomstone'a? Pająk nie może nam przeszkodzić! Załatwić go! Nie spodziewaliście się mnie, tak? No, ja was też nie. Chciałem tylko jeden wolny wieczór, ale nie! Oberwać go od kusznika! Udało nam się już dostać do Doomstone'a, ale nie myśleliście, że Lina i Bond przyjaźni na mnie podziałają? Pomyłka! No,
sobie radę. Wszystkich nas nie pokonasz. Nie pozwolę, żeby zrobili krzywdę ludziom w parku. O nie! Harry! No dawaj, Harry, odbierz, odbierz! Hej tu, Harry, zostaw wiadomo. MJ! Harry nie odbiera telefonu! Nie mogę się opędzić od tych łowców! A nigdzie go nie widzę! Za chwilę nasz kosz będzie na ziemi. Zabram niego. Ty też na siebie uważaj! Wszędzie chodzę ze swoim symkariańskim pomocnikiem. To tak nazywasz twój Sable Stingray? Wciąż nad nim pracuję. Dam znać, jak znajdę Harry'ego. Przemieszczam się! Nie jesteś rozrodą! Zbliżają się do toru. To tam pracował Tumsa. Jest twardy, ale oni też. Chłopcy, odpalcie silniki i niech wygra najlepszy pająk. Nie chciałem, że będzie to. Spider-Man czy Tumsa? Mamy auto. Hej, autodrom jest w innej części parku. MJ, masz Harry'ego? Nie, ale widziałam Misterio. Zbiry Cravena nie interesują się. No, tak. Czyli chcą tylko Tombstone'a. Dzięki za cynk. No, będę szukać Harry'ego. Kurczę, jeszcze akcja. Już idę, Loni! Te sieci to nie przelew! Pozbyć się pająka! Mogę strzelać! Pora zmienić pozycję! Mogę strzelać! Przebić przez sieć! Nie sądziłem, że będziesz mnie kiedyś bronił!
Jalonik! Całkiem jak Jaloni! Ale szef tych gości chce twojej głowy! Jest łowcą, a super złoczyńcy jego zwierzyną! Pewnie nie zechce wysłuchać mojego kuratora! Bo powie, że się zmieniłem! Po tym, jak zabił Skorpiona? Raczej nie! Pająka raz na zawsze! Widzę cel! Na muszce! Nic z tego, Spidey. Przygotowaliśmy się. Strzela! Nie spadaj. O nie. Przepraszam, Loni, naprawdę chcę ci pomóc. Będzie dobrze. Ale akcja, kurde, niezłe, naprawdę. Nieźle. Jeszcze. Tak!
Złap się! Okej, musimy pogadać. No, musimy. Spider-Man. Wibracje też fajnie działały tutaj. Haptyczne, świetnie. Ale najpierw, dlaczego wyłażą z ciebie macki? To chyba skutek terapii. Doktor Connors powiedział, że to inteligentny egzoszkielet, ale nie wiedziałem, że może... Czekaj. Wiesz, co to znaczy, prawda? Obaj mamy supermoce. Pomyśl, co możemy zrobić, żeby uzdrowić świat! Wybacz. Chyba muszę jeszcze ogarnąć, jak to działa. Wiesz... Tak mi przykro, że nie mamy ultranowoczesnego laboratorium, żeby to przetestować. Pójdę sprawdzić, czy jest pusto. Widzimy się. Czekam na telefon. Druga szansa, ukończono. Fajna misja. Cóż, pamiętasz mojego kumpla Harego? No... To był on? Jak to? Szczerze? Nie mam bladego pojęcia. Chyba ta terapia go tak... O, to Harry. Muszę kończyć. Hej, oczyściłem fundację. Dobra, polecę tam. Polecę. Ile razy tak mówiłeś i dosłownie poleciałeś? Lecimy, lecimy, tak jest. Ale to już polecimy w następnym odcinku. 1200 metrów, ładnie.